Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale. Zapraszam do nowych subskrypcji, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz. Zostań z nami i zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała codzienne powiadomienia od YouTube o nowych wróżbach. Kochani, proszę też Was o komentarze. Zaznaczcie swoją obecność, że jesteście. To bardzo mi pomaga, inspiruje, motywuje. Dajcie również like, czyli kciuczka w górę, by kanał się rozwijał. Zapraszam również na wróżby indywidualne, które można nabyć poprzez mój e-mail. Adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, jaką wróżbę chcecie. Oczywiście ja wyślę warunki takich wróżb indywidualnych. Wróżby indywidualne opierają się na Waszych datach urodzenia, zdjęciach, konkretnych problemach, pytaniach do kart. Stawiam również na zamówienie lustro, prognozę związku i tak dalej. Ale oczywiście napiszcie mi e-mail, to wtedy się jakoś dogadamy, co należy zrobić, jak zobaczyć ten Wasz problem. Dziękuję serdecznie. I zaczynamy. Dzisiaj z tej strony prawej jest mężczyzna. Mężczyzna lub kobieta, ale osoba Wam ukochana. Niezależnie od płci, osoba Wam ukochana, czyli Wasza osoba ukochana. I to jest tarot światła i cieni. Tutaj jest ten tarot, tutaj będzie osobą ukochaną. Czyli osobą, o której myślicie teraz, za którą tęsknicie, w której jesteście zakochane. Po tej stronie jesteście Wy, czyli strona lewa jesteście Wy, czyli osoba pytająca i to jest tarot momentów mistycznych. Także tutaj mamy osobę pytającą, jasne karty, osobę ukochaną, ciemne karty tarota. I zaczynamy. Wasze myśli, Wasze uczucia, Wasze zamiary. Zaczynam od Ciebie, osoba pytająca. Twoje myśli. Przeszkadzają mi jednak te pudełka, więc je odłożę. Twoje myśli są, kochankowie, dla Was, czyli kochankowie, karta szósta, wielkich arkan i pięć mieczy. Kochankowie i pięć mieczy. Kochankowie to oczywiście piękna karta romansu, miłości, no pięknej, romantycznej afery lub po prostu związku, relacji, przepiękna miłość, szansa na nowy początek miłości. Natomiast pięć mieczy to karta udowadniania sobie racji, walka, jakby walka na silne ego. Tutaj widzimy, że dwie te osobowości, co Wy myślicie, co macie w głowie, dwie te osoby, Wy i Wasza osoba ukochana, oboje macie silne ego i walki na ego, udowadniacie sobie rację, jesteście może uparci i tutaj być może trzeba wykonać jakiegoś wyboru, czy chcecie być razem, czy chcecie iść razem, wspólnie, w jeszcze głębszą relację, czy w ogóle chcecie mieć ze sobą partnerstwo. Tutaj trzeba dokonać pewnego wyboru i te wybory widać nie są łatwe, ponieważ cały czas o tym myślicie, tak? Macie zagmatwaną tym jakby głowę. Zobaczmy, co myśli Wasza osoba ukochana. Wasza osoba ukochana, wow, myśli 10 kielichów i 2 kielichy, czyli myśli o spełnieniu miłosnym, emocjonalnym z Tobą, o rodzinie, o założeniu być może rodziny, o małżeństwie, o dzieciach, być może o stabilnym partnerstwie, stabilnej relacji, gdzie będzie szczęście, przede wszystkim spełnienie marzeń, piękne uczucia. No i jeszcze do tego dwa kielichy. Dwa kielichy to oczywiście romans, miłość, romantyczność, przepiękne przepływanie energii męsko-damskiej, też harmonia, balans uczuciowy i cały czas po prostu o tym Wasza osoba ukochana myśli, że chciałaby być spełniona tutaj z Wami w miłości. Dwójka kielichów to
spotkanie dwóch energii, które łączą się w jedność, tak? Czyli tutaj mamy również, ale również też należy podjąć tutaj jakąś decyzję, tak? Czy właśnie pójść w tą taką bardzo intensywną relację, wręcz małżeństwo lub sformalizowanie związku. Zobaczmy teraz uczucia. Wasze uczucia osoba pytająca to król mieczy i królowa pentakli. Wow. Ok, czyli myślicie wy, że jesteście w takiej relacji, gdzie być może on tutaj jest dla was troszkę oziębły, ostry, jakiś taki, nie wiem, odcina szybko, reaguje być może jakiś gniewnie czy ostro, a wy jesteście tutaj, czujecie się jako królowa pentakli, czyli jako ta, która jest w zgodzie z naturą, jest kobietą sukcesu, jest no, zamożniejsza, na pewno macie zamożniejszą sytuację finansową, lepszą sytuację finansową, lepszą niż on. Natomiast on znowu jest w waszych oczach bardzo męski, bardzo taki no, ostry w działaniu, też być może jakiś taki macho, również rozsądny, myślący realnie, racjonalnie, nie podejmujący takich jakby głupawych decyzji, tylko bardziej myślący głową. Natomiast wy macie lepszy status tutaj egzystencjonalno-zawodowo-finansowy i przewyższacie go tym. Takie dwie tutaj mi się pokazały osobowości. Natomiast emocje, jeśli chodzi o emocje, no to dwie silne osobowości rzeczywiście, które emocjonalnie się tutaj być może no, niełatwo dogadują, ponieważ dwie bardzo silne charaktery, dwa króle, no, naprawdę dwie władcze osoby, tak? I tutaj nie jest łatwo, jeśli chodzi o emocje. Co myśli wasza osoba, znaczy co czuje stan emocjonalny waszej osoby ukochanej? Wasza osoba ukochana, cztery miecze ma potrzebę odpoczynku, ma potrzebę regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy, by wiedzieć, czego chce, zastanowić się, myśli tutaj rozumem, wszystkie emocje odkłada na bok i myśli, jakby analizuje, co ma zrobić, jak ma poukładać to. I tutaj też jest król mieczy, czyli zobaczcie, jak się to pokłada. Tutaj w waszym emocjonalnym jakby tutaj stanie jest też król mieczy i tutaj jest król mieczy. I chodzi o to, że król mieczy powtarza się dwa razy, jest na tym samym miejscu, nawet w waszym sercu, czyli król mieczy jako wasza osoba ukochana myśli rozsądnie, rozumem, to intelektualista, który musi wszystko przemyśleć, przeanalizować, poukładać, który nie, jakby nie podejmuje decyzji pochopnie. Dlatego tu musi się zastanowić, musi się ta osoba zastanowić dokładnie, dogłębnie na poziomie głowy, co ma zrobić dalej z tą relacją, co ma zrobić z tymi emocjami. Teraz wasze zamiary. Twoje zamiary, osoba pytająca. Nie wiesz, jak sama się zdecydować. Masz jakby więcej do wyboru, 7 kielichów, czyli masz więcej do wyboru i nie wiesz, jak się masz zdecydować. Siódemka kielichów to oczywiście wspomnienia, piękny, sentymentalny czas, coś wspominacie, za czymś tęsknicie, ale macie dużo do wyboru, nie umiecie podjąć decyzji, jesteście niezdecydowane, nie wiecie, co chcecie. I tutaj As mieczy mówi o tym, że otwiera się jakaś nowa szansa, ale musicie tą nową szansę znowu przemyśleć z tej waszym intelektem na poziomie głowy. Dlatego są różne dyskusje, rozmowy o tym i odcinacie wszystko to, co złe, natomiast zaczynacie coś nowego. Nowa szansa, nowa, nie wiem, faza, ale jeśli się w ogóle zdecydujecie, tak? Jeśli będziecie dojrzałe, dojrzali do podjęcia konkretnej decyzji, jak to ma wszystko się potoczyć dalej. Na razie jest tutaj wielkie niezdecydowanie, ale z drugiej strony też tęsknota za tym, za tą osobą ukochaną i po prostu podejmowanie decyzji, nowa szansa. Nowa szansa, ale jesteście jeszcze pasywne na dzisiaj, ponieważ jest wisielec, czyli odczekać, przemyśleć, zobaczyć,
ujrzeć sprawy wszystkie z innej perspektywy, nie podejmować decyzji pochopnie, tylko zastanowić się, jakby rozpatrzeć wszystkie aspekty tej sprawy, przemyśleć dokładnie, dogłębnie i wziąć sobie po prostu parę godzin czas, jakby lub dzień czas na to, by to wszystko dokładnie sobie przemyśleć z tej i z innej strony. Jakie zamiary, plany ma do Was, w stosunku do Was osoba Wasza ukochana? Osoba ukochana chce tutaj podjąć jakąś pozytywną decyzję, chce mieć sukces, chce odnieść sukces, czyli chce triumfować z Wami, chce pokazać się z jak najlepszej strony, chce, żeby ta relacja Wasza, również jego działanie w stosunku do Ciebie było sukcesem, odniosło wreszcie jakiś apogeum, jakiś sukces, co da Wam po prostu, co wzmocni tej Waszą relację i chce tutaj jako rycerz kielichów romansować, mieć piękny czas z Wami, nie wiem, romanse, piękna miłość, emocje, afera, wiadomość, pozytywna wiadomość o miłości i tutaj otwarcie się na nową fazę. Świat, karta świata, pozytywne zmiany, tak? Stara faza, która była być może nie do końca dobra, zamyka się i otwieracie się na nową fazę. Tutaj nawet i kontakty zagraniczne, wyjazd za granicę, jeśli mieszkacie daleko od siebie, wyjazd za granicę, kontakt, pozytywne myślenie, piękny czas. No, otwierają się piękne, nowe tutaj perspektywy dla tego związku, co planuje właśnie i zamierza Wasza osoba ukochana. Także tutaj myślę, że Wasza osoba ukochana jest bardziej zdecydowana na piękny związek, tak? Na piękną miłość, na romantyczne chwile, na flirt, na sukces tego związku, na spotkanie. Natomiast Wy, u Was jest wielkie niezdecydowanie, kwestia wyboru, walka na ego, dwie silne osobowości, które się ścierają. No, niemożność jakby tutaj podjęcia decyzji dzisiaj lub w najbliższych chwilach, czasie i potrzeba po prostu odpoczynku i zastanowienia się tutaj, co podjąć w kwestii wisielca. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ta karta, która się powtarza, król mieczy, ma tutaj oczywiście bardzo duże znaczenie, że trzeba przemyśleć wszystko na zimno, bez emocji, racjonalnie, intelektualnie, czyli mentalnie, na poziomie głowy, głową, a nie emocjonalnie, nie pod wpływem jakby hormonów czy emocji za dużych. Tutaj mamy kartę, która wypadła. To jest karta oraklu miłosnego, przekazy prosto z serca. Czytam i tłumaczę. Folge der Stimme deines Herzens, czyli idź za głosem Twojego serca. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Czyli kiedy odejdziesz z tego świata, nie możesz nic ze sobą wziąć, tylko swoją duszę. Czyli myśl o tym, że powinnaś iść za głosem swojego serca. To, co serce Ci podpowiada. Jeśli masz tu głębokie uczucia, tak, które opływają Ciebie, to, co serce Ci podpowiada, to idź za tym głosem serca. I pamiętaj, że nie będziesz mogła nic wziąć ze sobą do grobu, jak odejdziesz, jak umrzesz, ani pieniędzy, ani różnych przedmiotów, wartości, które nazbierałaś, tylko po prostu swoją duszę pełną pozytywnych, pięknych emocji, doświadczeń. Taka jest tutaj karta, co on chce Ci powiedzieć, przekaz z jego serca prosto do Twojego serca. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że się Wam to lustro podobało. Napiszcie mi w komentarzach i napiszcie, czy rezonuje to lustro z Wami. Oczywiście dla każdego, tak jak sytuacja tutaj, prawda, aktualnie się układa, więc każdy z Was ma inne sprawy, inne problemy emocjonalne czy związkowe, więc napiszcie mi, czy ta wróżba, czy to lustro dla zakochanych rezonuje. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym widzom, słuchaczom, subskrybentom. Pamiętajcie, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Naciśnijcie również lajka z łapką w górę i napiszcie komentarz. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.